Siorb. Nie wiem, co mi się dzieje z kamerą, ale nagrywam to już czwarty raz. Na szczęście nagrywałem to już jakieś łącznie 30 sekund. Mam nadzieję, że teraz się nic nie spierdzieli. 6 rano, bo jednak zdecydowaliśmy, że jednak o 6 będziemy wrzucać te wszystkie filmiki na grupie, no tak? Żeby ludzie to mogli sobie na spokojnie oglądać w drodze, może nawet nie w drodze do szkoły, znaczy w drodze do szkoły też, ale bardziej przygotowując się do wyjścia do szkoły. Także mam 6 rano. Czwartek, 8 stopni za oknem, szanse opadów 10%, wilgotność powietrza 80%, wiatr 14 km na godzinę. I tak jak wczoraj wam powiedziałem, że zapowiadają nam się trochę niefajne dni, tak ten jest oczywiście zachmurzony, jutro będzie deszczowo, ale od soboty ukazuje nam się naprawdę fajna pogoda. Poza tym ktoś w komentarzach zapytał, czy mogę powiedzieć pogodę na jutro, czyli na dziś, na Wielką Brytanię. Także jasne, że tak. 16 stopni za oknem, duże zachmurzenie, wschód słońca 8.45, zachód słońca 18.42, ciśnienie 1032 hektopaskale. Dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. Wiatr 11 km na godzinę, deszcz 0 mm na metr kwadratowy. Jakoś tak. O czym dzisiaj sobie pogadamy, Mateuszu? Bo przecież chyba nie będziesz nam mówił, że... Nie będziesz nam mówił tylko o pogodzie, prawda? No oczywiście, że tak. Przecież to by was zanudziło. Chociaż jakby mówił ciekawie o pogodzie, może by nie było tak źle. Ciekawe, czy moja mama będzie słuchać, jak się śmieje, bo ma bardzo donośny śmiech. Głos może nie, ale śmiech jak najbardziej. Jak mama Furmana z tego. Różowy lat 70. No! Dzisiaj sobie pogadamy o PGA. Jak była na PGA? W piątek w ogóle wyjechałem. Miałem przesiadkę w Toruniu. W Toruniu się zobaczyłem z Kingą. No, i razem później pojechaliśmy już do Poznania, w którym zobaczyliśmy się z Fabianem i Zuzą. Zameldowaliśmy się w hotelu, później poszliśmy po Artera razem z Artera i Ciapaka. Ciapak to jego kolega, oczywiście. W ogóle całe motto, może nawet nie motto, ale slogan całego PGA naszego całego spotkania to gdzie jest Ciapak? Dlaczego? Bo za każdym razem się gdzieś gubił i ciągle jadł kebaby. I tak to właśnie już przylgnęło do niego, także piątek jakoś minął bardzo spokojnie. Ja w ogóle na tym PGA, w tym całym pensjonacie nie mogłem spać i to nie za sprawą jakiegoś niewygodnego łóżka, po prostu no nie mogłem zasnąć. Nie mogłem się w żaden sposób ułożyć. To było niefajne, bo później w dzień musiałem spać po jakieś 2 godziny i mnie nie było na jakichś streamach, chociaż no, mnie nie było na streamach po prostu tyle. Także w sobotę, niedzielę to jeszcze mniej spałem. A nie, w piątek jeszcze spałem. W piątek, sobotę, niedzielę spałem w dzień po jakieś 2 godziny, także no, także jakieś 1/10 całego mojego wyjazdu do PGA to nie było zwiedzanie, tylko spanie w dzień. Superaśnie, Mateuszu. W sobotę zebraliśmy się jakoś o 10, 11, weszliśmy na te całe PGA, prawda? Ja się trochę zdenerwowałem sam na siebie, bo mogłem sobie załatwić wejściówkę od swojej sieci partnerskiej, prawda? Żeby wejść jako ten twórca, jednak po tych 4 latach wejść jako twórca, trochę duma jednak tutaj zadziałała, ale myślę, żeby każdy się zdenerwował na samego siebie, żeby dostać jednak tą opaseczkę z napisem twórca. Jeszcze jej nie zdjąłem, ale wiecie, jak lubię nosić takie opaski. Pewnie zdejmę dopiero jak dostanę koncertowo na 2017 rok z koncertu Green Day'a. No, także trochę się pamiętaliśmy tam. Powiem wam szczerze, że w przeciwieństwie do na przykład innych festiwali, innych konwentów, może tak bardziej, PGA było naprawdę fajne. Naprawdę było fajnie zorganizowane, bo o ile na przykład w Warszawie byłem kiedyś na Warsaw Gaming, coś tam chyba z Burakiem się wtedy zobaczyłem, wtedy jeszcze była taka, zrobiłem taką relację małą. I tam była jedna hala i było powiedzmy wypełnione to tak w połowie, a teraz było tych hal z 14 jak nie lepiej i wszystkie były wypełnione. Po prostu był taki ścisk, że nie dało się przechodzić. I naprawdę był ogrom stoisk, można było coś powygrywać i tak dalej. Ja niestety przez to wszystko nie miałem humoru, bo ta duma nie zadziałała, że wchodzę tu jak jakiś Normix oczywiście, jako widz, a nie jako twórca. Ale później mi się jednak polepszyło, jako że że dostałem tą opaskę, prawda? Później od Isamu w ogóle dostaliśmy tą opaskę, fajna sprawa, bo Isamu mnie poznał mnie, takiego małego youtubera, małego youtubera z jakimś tam większym stażem powiedzmy, i poznał mnie, to było naprawdę fajne. Oczywiście tam pogadaliśmy sobie chwilę, strzeliśmy sobie fotkę, weszliśmy na ten Star for Fans.
Później zobaczyłem się z Malczyńskimi oczywiście i zarówno Patryka, jak i Dawida i Marcina serdecznie pozdrawiam. Oczywiście włączyła mi się kamera, bo jakby mogło być inaczej, ale gadam dalej, prawda? Także Marcina w końcu poznałem po tylu latach, znaczy nie wiem, nawet nie wiem czy latach, ale znamy się troszkę z Marcinem i w końcu się zobaczyliśmy na żywo i mogliśmy sobie oczywiście pośmieszkować z Dawidem również. Mega, mega, takie chłopy. Także można sobie było na pewno z nimi fajnie pogadać. Dużo mi osób po PGA pisało, że czemu nie byłem na PGA, a ja pisałem im, ale byłem. A oni, kurwa, że mnie nie widzieli, ale spokojnie, będę na IEM-ie na pewno. No i za rok na PGA, już jako twórca, który będzie miał 100 tysięcy widzów, będę miał i koniec. W sobotę wróciliśmy, jakoś tam pizzę zjedliśmy oczywiście standardowo, ja standardowo w nocy nie spałem. W niedzielę znowu poszliśmy na PGA, tym razem na krócej. Miałem nadzieję, że spotkam się z Boxdelem, jednak z Boxdelem, moim kochanym Michałem, się nie zobaczyłem. Minęliśmy się jakoś, ale nadrobi, znaczy nadrobiłem. Fajnie było też się zobaczyć z Igorem, tam, znaczy bardziej zobaczyć Igora niż się z nim zobaczyć, bo też się znam z nim jakieś 2-3 lata, powiedzmy tam, znaczy znam się. Znam się tak, że po prostu znamy się, ale tam nie rozmawiamy. Bo tam był ogólnie zajęty, ciągle na telefonie siedział i widział, że, znaczy widać było po nim, że też jest trochę zdenerwowany tam, już nie będę tam mówił o jak żadnych dramach, czy tam co było nie tak na tej imprezie, czy coś takiego, ale no widać, że był zdenerwowany, jakoś nie miał chyba ochoty na nic więcej poza tym występem, żeby wrócić do domu z jakimiś tam swoimi dwoma ziomeczkami, prawda? Zobaczyłem się z Joczokiem. Z Joczokiem też się znam jakiś rok, dwa i niedługo będzie film wspólny, także czekajcie. No, i co? I w sobotę znowu wróciliśmy, znowu zjedliśmy kebab. Oczywiście fajna sprawa, bo ciapak ciągle jadł kebab na tym całym PGA, prawda? I był, no tam, jak ktoś je tydzień kebab, prawda? A wcześniejszy tydzień ciągle i pizzę, no to organizm trochę zaczyna szwankować. Żołądek i te sprawy, prawda? Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wiecie o czym mówię. No i on taki zmarnowany wraca do pokoju, pizza leży, prawda? I on pyta, z czym ta pizza? A my mówimy, z kebabem, a on, no nie był zadowolony chłopak, ale kto byłby zadowolony wiecie, po mieszance tego, co jadł 2 tygodnie. No i tyle, no i sobota też jakoś fajnie tak minęła. W nocy oczywiście z soboty z niedzieli na poniedziałek oczywiście nie spałem, bo po co spać, sen jest dla słabych. Dobrze powiedziałem, z soboty na niedzielę? Z niedzieli na poniedziałek. No i w poniedziałek się zebraliśmy, zjedliśmy śniadanko. Było naprawdę fajnie. Żadnych zdjęć tu nie będę wrzucał, po prostu. Znaczy, nie będę wrzucał żadnych zdjęć, bo jedyne, które wrzuciłem, znaczy jedyne, które zrobiłem, to wrzuciłem na grupkę, na swój profil albo na fanpage'a. Także po co jeszcze dodatkowo tutaj wrzucać? Pożegnaliśmy się, naprawdę było fajnie. Super było w ogóle się spotkać z ludźmi ze Skype'a, z którymi po prostu codziennie rozmawiam po kilka godzin nawet, prawda? Jak na przykład coś tam montuję, czy piszę coś, to po prostu oni tam siedzą, zawsze się można. Fajnie, fajnie jakoś tam posiedzieć, pogadać, pośmiać nawet, prawda? Prawda, prawda, prawda. Koleżanka mi ostatnio zwróciła uwagę, znaczy koleżanka przeciągiem mi ostatnio zwróciła uwagę na to, że ciągle mówię prawda. I śmieszna sprawa, bo ona jedyna chyba to zauważa. I znam ją z 2-3 lata. Nie, dłużej ją znam. Znam ją długo, ale ona tylko zauważa, że mówię tę prawdę. Może ona po prostu jest wredna, nie wiem. No, kontynuując, w poniedziałek zebraliśmy się. Wróciliśmy do Torunia. W Toruniu się zobaczyliśmy z moją kochaną siostrzyczką Sandrą. Też po raz pierwszy się z nią widziałem. Ale Mati, jak ty się widziałeś pierwszy raz ze swoją siostrą? Co to się stanęło? Nie twój interes. A tak naprawdę to kolejna osoba ze Skype'a, którą poznałem, z którą mamy kontakt naprawdę jak brat z siostrą, siostra z bratem. Ona mnie traktuje jak brata, ja ją traktuję jak siostrę. No właśnie taki jest chyba związek siostry z bratem, że się traktuje jak rodzeństwo, prawda? To było trochę masło maślane i orzechy orzechowe. Jak mój brat kiedyś powiedział, pani do niego w podstawówce powiedziała masło maślane, a on powiedział orzechy orzechowe, bo pomyślał, że ona tak sobie śmieszkuje. No, taka anegdotka. Co by na koniec wam powiedzieć? Wpadajcie na te wszystkie eventy, bo naprawdę to jest fajna opcja, żeby raz zapoznać się z kimś, żeby zobaczyć tych swoich twórców. Jeśli jesteś twórcą, to żeby zobaczyć się z kolegami z branży, tak powiedzmy. Po tym całym PGA wróciłem naprawdę mega zmotywowany, bo zobaczyłem i Malczyńskich, zobaczyłem właśnie tego Igora, że kiedyś byliśmy wszyscy na tym samym poziomie, oni trochę później odskoczyli, trochę bardzo odskoczyli, ale jednak nadal jakiś tam kontakt utrzymujemy i to jest naprawdę fajnie, że mimo, że tam oni mają tam powiedzmy ponad 500 000 widzów, ja mam ile? 22, prawda? Coś w tym stylu.
to nadal utrzymujemy ten kontakt. I w ogóle to fajne było zobaczyć, jak tam na przykład ci ludzie do nich podchodzą. Jakieś przytulasy, jakieś tam zdjęcia z nimi, jakieś tam podpisy. W ogóle fajna sprawa, bo na przykład Malczyńscy o tyle mają fajny kontakt z fanami. Znaczy Joczek na przykład przytulał fanów, jak widziałem, a Malczyńscy mają taki kontakt ze fanami, że na przykład śmieszkują z nimi, że tam jakoś bekę sobie kręcą. I to jest też bardzo fajne i propsuje mocno. Jakaś piosenka na koniec? Patrzę. Boże, ile już gadam. Muszę kończyć gadać, bo trochę was chyba zanudzam. Mam nadzieję, że nie. Oczywiście w tyle będzie leciał ambient, ale na koniec wam polecę jakąś piosenkę. Szybko, Mati. John Bon Jovi, Living on a Prayer. Jedna z lepszych piosenek historii. Bez podziału na zespół, jakikolwiek kiedy słyszałem. No, i to wszystko. Udanego dnia, dziś nie będzie drugiego filmu, jutro też nie, w sobotę się widzimy, w niedzielę się widzimy, w sobotę może będzie dla was niespodzianka, zobaczymy. Później się widzimy oczywiście od poniedziałku do piątku rano 6:00. I to wszystko. Wpadajcie na grupę Ancemon Matiego, na Snapchata, fanpage'a i Instagrama, bo tam się dzieją różne rzeczy. Oczywiście zostańcie Ancemonem, bo bycie Ancemonem jest naprawdę fajne. Poranny siorb. Trzymajcie się. No i tyle. Miłego dnia. No.